No pod spodem podkreślimy, podpiszemy, że nie jesteśmy z Konorem Newsem. To trzeba zmienić po prostu, bo to są jaja po prostu. No chyba zaznaczyć, że nie, nie? Ale to dlaczego tu z góry? To ja zaraz skreślę tu u góry, bo nie jest podejrzany. On ma rozciętą twarz, ludzie, kurwa! On ma rozciętą twarz! Ale pan teraz robi ze mną dramę, a pana syna... Nie, syn, bo tak powiedział o koronawirusa. Ludzie, on nie ma koronawirusa, on ma rozciętą twarz. Dzień dobry. No to jak pan chce? Pan chce to wypełnić, czy pan nie z tego wypełnić? Albo możecie jechać do innego szpitala? Chłopak ma rozciętą twarz, krwawi, siedzi w szpitalu. Baba mówi, że przyjmie go tylko do szpitala. Jak się zgodzą rodzice na wpisanie koronawirusa? Rozumiecie to? Patrzcie, oglądajcie, co tu kurwa się dzieje. Tu na pod spodem podkreślimy, podpiszemy, że nie jesteśmy z koronawirusem. To trzeba zmienić po prostu, bo to są jaja po prostu. No chyba zaznaczyć, że nie, nie? Ale to dlaczego tu z góry? To ja zaraz skreślę tu u góry, bo nie jest podejrzany. On ma rozciętą twarz, ludzie, kurwa! On ma rozciętą twarz! Ale pan teraz robi ze mną dramę, a pana syna... Nie, syn, bo tak powiedział o koronawirusa. Ludzie, on nie ma koronawirusa, on ma rozciętą twarz. Dzień dobry. No to jak pan chce? Pan chce to wypełnić, czy pan nie z tego wypełnić? Albo jest... możecie jechać do innego szpitala, a nie musicie z naszego korzystać. Ale to jest ewidentnie, że on zgłasza się z powodu... Koronawirusa! A on ma twarz rozciętą. O Jezus. No nie, o Jezus, to nie jest... Słyszycie to? O Jezus! Albo pan idziesz, przejmujesz, że jesteś pan syn koronawirusa, albo wypadł do innego szpitala. Ojciec tłumaczy, mój syn nie ma koronawirusa. O Jezus, wielkie halo. Kurwa, czy wy dalej nie wierzycie, co tu się dzieje? Pokazujcie to tym idiotom. Oni mają płacone. Za każdego pacjenta, który ma wpisane koronawirusa, dostają pieniądze. I to grube pieniądze. Dlatego oni nie patrzą i wpisują. I tak się robi statystyki. I dlatego niszczy się nam życie i nasze przedsiębiorstwa i nasze rodziny. Rozumiecie? Oglądajcie do końca. Patrzcie, co się dzieje w tym szpitalu. Twarz rozciętą. No nie, Jezus, to nie jest. Okej, chcecie wypełniać, czy nie chcecie wypełniać? Nie, chcemy, żeby lekarz się krótka, lekarz, lekarz to przyjął. Lekarz, krótka piłka, lekarz to przyjął. Chcecie wypełnić, czy nie? Chcemy wypełnić, ale nie z koronawirusem. Ale to nie jest, nie chodzi o koronawirusa. To proszę to skreślić, bo to COVID. Nie, bo to jest w całej Polsce. Nie, to nie są, to są taka bzdury pisane. To są statystyki podbijane. W Polsce to obowiązuje, proszę. Okej, no to nie, to jest dopustka, jeżeli tam tego nie ma. Aha, mamy też dopustka. Syna, żeby pomogli synowi, czy pani się teraz za mną się kłócić? No, nie. Ja bym chciała pomóc panu synu, pani synowi. Ale dlaczego pani teraz na mnie krzyczy? Ja tylko ja na pani pytam, żeby pani wytłumaczyła, dlaczego to jest ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia COVID. Mówię pani. Ja rozumiem, ale proszę mi pani nie przerywać, tak? Ja rozumiem, że ja mam podpisać coś, że na przykład nie mam styczności, że nie mam temperatury. Ja rozumiem takie podejście, ale nie, że ja mam podpisać, jeżeli to jest ankieta pacjenta zgłaszającego się z COVID. Okej, okay, ale to też jest dla nas informacja, że jeżeli byłoby pan potwierdzony wśród pacjentów, to wtedy mamy informację, którą poinformować. Dobrze, to pani to wypisze, na pod spodem podpisze, że dziecko nie ma COVID. Ja nie mam wypisanego dziecka, mogę podpisać swój pacjent. Nie, muszę wypisać dziecko, przepraszam. Muszę pani sprawdzić. Proszę pani, to się wypadek stał teraz na myjni, samo my nie mamy dokumentu od niego. A jak to nie ma pani też? Ja mam swój pacjent, ja nie mam wypisanego dziecka. Do tej pracy? Tak, to jest. No, to może być, czyli 1 maj. 2012. Adres zamieszkania? Wejherowa. Nadrzeszna 26 przez 1.